Są dwa domy, trzy domy. Jest pierwszy dom wymarzony, takim się chciał, żeby był. Drugi dom jest taki, jaki jest. A trzeci jest taki, jaki był, gdyby. Coś na temat gdyby ci nie będę mówiła, bo sam sobie zdajesz sprawę. Ten dom, jaki jest teraz. Staram się kontynuować to, co wszyscy mówią, że to jest tradycja tego domu. Dom, który nigdy nie jest zamknięty. A jest legenda, że każde dziecko przed urodzeniem, każdy człowiek był ptakiem i żył na cudownej wyspie w parku zaklętym. I te maleństwa czekają na swoją kolejkę, żeby się urodzić w jakiejś rodzinie. Urodził się taki chłopczyk maleńki, miał na imię Piotruś. Ale go strasznie swędziały łopatki, miał ochotę jeszcze być dalej ptaszkiem. I w nocy wyfrunął przez okno od łona swojej matki, wrócił do parku. I te następne dzieci, które czekały w kolejce na tajemniczej wyspie, jego nie zaakceptowały. I on postanowił wrócić jednak do tej swojej mamy, która na pewno na niego czekała. Wrócił z to okno zamknięte. Zresztą to była dla mnie tak rozczarująca scena, że jak ja, jako stare babsko już wróciłam do tej książki, to tak samo odebrałam. Rozpłakał się i zobaczył, że koło mamy we wgłębieniu ramienia leży następne dziecko. Po prostu się boję, nie o siebie, że ja zostanę kiedyś drzwi zamknięte, tylko że ktoś, kto mógłby tutaj chcieć wrócić albo przyjść, zostałby drzwi zamknięte. Jakim ja domu marzę? O domu bez zegaru i bez terminów od do. A w ogóle dom to powinien być formula. Dom taki, który miałby dach, ale którego nie trzeba by reperować. Ściany, które nie trzeba by malować. Ewentualnie budować sobie te ściany co tydzień w innym miejscu, albo w ogóle zlikwidować ściany wewnętrzne, stawić tylko zewnętrzne. A to są marzenia. Wśród znajomych staram się dobrać, nazwijmy to, okazy. Takie okazy, które by w sumie generalnie spełniły wszystkie te warunki, które ja stawiam jednemu. I w momencie wybierania partnera u mnie dominują cechy męskie. Ja zdobywam, po zdobyciu, nawet na chwileczkę, stawiam poprzeczkę poniżej moich możliwości, żeby nigdy mężczyzna nie był ode mnie głupszy, ani gorszy w niczym. Po prostu w moim marzeniu mężczyzna musi być wszystkim lepszy. Ja sobie wyobrażam, że takiego spotkałam. Przypisuję mu carte blanche, daję od razu, że on te wszystkie cechy ma. W pierwszym momencie, jak jest ta euforia, bo już zdobyłam, coś mam, to staram się na siłę zobaczyć te cechy, wszystkie dodatnie, które sobie wymyśliłam, że on musi mieć. No i to wystarczy na tydzień. Jak do tej pory, to tylko zwierzaki.
są po prostu, jeżeli nie lepsze ode mnie, no, to są podobne. Bo ja nie potrafię złapać szczura i go nie zabić. A kot potrafi złapać i przynieść żywego. A dlaczego? Ja szczury zabijałam i to namiętnie. A kot potrafi złapać i nie zabić i przyniesie. I to potrafi jeszcze zrobić gradację, uszkodzenia. Przynosi źle dzieci. Po prostu koty mają instynkt. Są tak samo chyba jak ja. Tylko, że ja mam za bardzo właśnie zbliżonych zwierząt w tym momencie. Thank you.
Thank you.